Cena Bitcoina wciąż utrzymuje się w kluczowej strefie popytowej, którą omawialiśmy w poprzednim materiale. W ostatnich dniach natomiast możemy zauważyć zmianę dominacji Bitcoina, a w zasadzie jej spadek, co skutkuje również lokalnymi wzrostami na poszczególnych projektach. Jak wygląda aktualna sytuacja dla Bitcoina, ETH, Dota, ARB oraz analiza altcoinów wybranych przez Was w komentarzach pod poprzednim materiałem, czyli zaczynamy czwartkową analizę rynku krypto. Cześć, z tej strony Łukasz, witam Cię serdecznie na moim kanale, na kanale związanym z edukacją oraz zarabianiem na rynku kryptowalut, na rynkach finansowych. Zaczynamy czwartkową analizę rynku, w której omówimy sobie aktualną sytuację dla Bitcoina, ETH, ARB i Dota, czyli standardowo, a na koniec analiza altcoinów wybranych przez Was w komentarzach. Tradycyjnie dziękuję za Waszą aktywność pod ostatnim materiałem. Była ona mniejsza niż zawsze. Nie wiem, czy to jest okres wakacyjny, czy o co chodzi, ale przypominam o tym, że czym większa aktywność z Waszej strony, czyli czym więcej łapek w górę, czym więcej komentarzy, tym więcej dodatkowych analiz w kolejnych materiałach. Dzisiaj macie dodatkową jedną analizę altcoina wybranego w komentarzu, którego dawno nie analizowaliśmy, więc na koniec będzie ta analiza, a przechodzimy sobie do samej analizy Bitcoina. Bitcoin aktualnie znajduje się dalej w strefie popytowej z interwału jednodniowego, ale również z interwału tygodniowego. Strefa jest utrzymana jeszcze, co nie zmienia nam tutaj warunków na kontynuację wzrostów. Przypominam, że jeżeli strefa zostanie wybita na interwale jednodniowym, ale przede wszystkim również na interwale tygodniowym, ponieważ jest to większy interwał czasowy, który znajduje się, znaczy interwał jednodniowy znajduje się w strefie popytowej z interwału tygodniowego, więc jeżeli na interwale tygodniowym zamkniemy się poniżej tej strefy, będzie to niedźwiedzim sygnałem i wtedy z dużym prawdopodobieństwem zobaczymy jeszcze spadki na bitcoinach i siłą rzeczy również na altcoinach, które i tak już od marcowych szczytów straciły po kilkadziesiąt, 70-80%, więc spore spadki jak na HOSE. Czekam na wybicie tej strefy. W ostatnim materiale Wam mówiłem o warunkach, które według mnie będą skutkowały rozpoczęciem nowego cyklu wzrostowego. Jest to zamknięcie się przede wszystkim korpusem świecy na interwale tygodniowym powyżej 66 tysięcy dolarów, czyli mamy tutaj bычy fair value gap, który nie utrzymał ceny na interwale tygodniowym. To jest właśnie ten fair value gap, który teraz jest tak zwanym inverse fair value gap i pełni rolę oporu, co zresztą było widać po tym, jak cena dochodziła do tego poziomu na interwale jednodniowym, gdzie knotami od razu ta strefa była odrzucana i cena spadała do strefy popytowej. Lokalnie jeszcze tuż powyżej strefy popytowej mamy strefę podażową z interwału D1, ale również wybicie tej strefy na H4 zmienia nam strukturę rynku, co również w takiej sytuacji byłoby pierwszym z byczych potwierdzeń. Jeszcze w poprzednich materiałach mówiłem Wam o tym, że Bitcoin dał pierwsze potwierdzenia na kontynuację wzrostów, ale brakowało dwóch kolejnych kluczowych potwierdzeń, o których rozmawialiśmy w poprzednich dwóch materiałach, co skutkowało kolejnym ruchem spadkowym. Więc tutaj dużo się nie zmieniło. Przypominam Wam oczywiście o trwającej wakacyjnej promocji. Minus 30% na dołączenie do Akademii z 4-miesięcznym, a nie 3-miesięcznym mentoringiem. Minus 30%, ale to nie wszystko, ponieważ jedna osoba z Was ma możliwość uzyskania 50% rabatu, na którego kod zniżkowy pojawi się w dalszej części tego materiału w randomowym miejscu. Kod ten jest ważny w ciągu 24 godzin i tak jak wspomniałem, aktywny jest tylko i wyłącznie dla jednej osoby, więc komu zależy, no to z niego jak najszybciej skorzysta, żeby załapać się na tą 50% obniżkę. A podczas Twojego mentoringu w Akademii otrzymujesz m.in. analizy na futures czy analizy spot, które widziałaś i zobaczysz w dzisiejszym materiale. Jeżeli chodzi o analizę ETH, z interwału jednodniowego cena dalej respektuje breaker block, o którym rozmawialiśmy już od dobrego ponad miesiąca. Mówiłem Wam o tym, że będzie to strefa wsparcia dla ceny. A jeżeli chodzi o lokalną analizę, wczoraj informowałem w Akademii o tym, że chcę rozegrać pozycję na spadki. Target to był właśnie fair value gap na interwale 4-godzinnym, który za chwilkę sobie omówimy. I widzimy właśnie, że cena bardzo ładnie spadła do poziomu fair value gap. Dodatkowo tutaj mamy również order block, czyli strefę popytową. Nakładają się tutaj na siebie dwa poziomy PDRA,
czyli Fair Value Gap plus strefa popytowa, której tutaj nie mam zaznaczonej, ale ona tutaj znajduje się na tej świecy spadkowej. I zobaczyliśmy wczoraj bardzo ładne odrzucenie w nocy. Cena najpierw spadła zgodnie z moją analizą i informacją, którą podałem w Akademii, a następnie zobaczyliśmy ruch wzrostowy. Tutaj wczoraj mieliśmy strefę podażową, która się utworzyła podczas tego ruchu, która również często wybita i w nocy cena tutaj wróciła. Nad ranem była konsolidacja przed kolejnym ruchem wzrostowym i tutaj ponownie poinformowałem w Akademii, że zagrywam pozycję na wzrosty. Mój target to był Balance Price Range z mniejszego interwału czasowego, target 1,4 RR, czyli w moim przypadku ponad 5% zysku na tej pozycji. Cena znacznie mocniej jeszcze wzrosła, natomiast ja realizowałem swoją pozycję właśnie tutaj, czyli w pierwszych poziomach, gdzie mogła cena się zatrzymać. Zobaczyliśmy dalszy ruch wzrostowy, szkoda, ale najważniejsze, że fajnie zostało to osiągnięte, fajnie zostało to zrealizowane właśnie, jeżeli chodzi o ETH. No i teraz co dalej? Na interwale 4-godzinnym chciałbym zobaczyć, aby aktualna świeca, która zamknie się za 15 minut, więc raczej nie, więc kolejna świeca, więc prawdopodobnie, w którym Ty oglądasz ten materiał, zamknie się powyżej tego ostatniego knota, co potwierdzi kontynuację ruchu wzrostowego, ale chciałbym zobaczyć przede wszystkim zamknięcie się powyżej tego lokalnego szczytu, ponieważ byłoby to potwierdzenie tej struktury na interwale 4-godzinnym. Dopóki ten poziom nie zostanie wybity na interwale 4-godzinnym, dalej możemy zobaczyć ruch spadkowy. Mimo tego, że cena bardzo ładnie zareagowała i dała bycia sygnały, no to potrzeba kolejnych potwierdzeń. Jeżeli takie potwierdzenie będzie, no to pierwsze na co patrzę, to strefa podażowa, którą tutaj wyznaczyłem. Dalej przypominam, ta strefa trzyma cenę przed dalszymi spadkami. Dokąd? Do stref popytowych. Więc bardzo kluczowe, co będzie się tutaj działo. Każde zejście niżej i zamykanie się korpusem świecy poniżej tej strefy popytowej będzie niebezpiecznym sygnałem, jeżeli chodzi o wartość ceny dla ETH. Więc kluczowa strefa popytowa, kluczowe strefy podażowe, których wybicie będzie bardzo mocnym potwierdzeniem na kontynuację wzrostów, być może ku nowemu ATH, jeżeli chodzi o ETH, ale się zrymowało. Bardzo ładnie odpalił się DOT i właśnie jeżeli chodzi o DOTa, wrzucałem również informacje, czego oczekuję, gdzie szukam pozycji na wzrosty, a jak widzicie, również macie informacje, gdzie szukam pozycji na spadki. I jak widzisz, o tym również wczoraj informowałem w Akademii, gdzie napisałem DOT wygląda dobrze. W breaker bloku utworzyła się strefa popytowa H1, więc wejście z limitu lub po dojściu oczekujemy na potwierdzenia zmiany struktury rynku. Wysłałem, gdzie takiego wejścia oczekuję. Zwróć uwagę na ten pomarańczowy poziom, o którego tutaj ledwo co widać, ale to właśnie była ta strefa, to był właśnie ten poziom, gdzie ładnie cena zareagowała, dając tutaj 1,5 RR lub 1 RR. Lub 1 RR w zależności od wejścia. Wejście z limitu od razu ze strefy, którą wyznaczyłem, którą przed chwilą pokazywałem, dawało najlepszy stosunek zysku do ryzyka po potwierdzeniach. Akurat w tym przypadku dało mniejszy stosunek zysku do ryzyka, 1 RR, ale zostało to ładnie tutaj zrealizowane i oczekiwałem po zakończeniu tej pozycji kolejnego ruchu wzrostowego, natomiast cena mi tutaj nie doszła do oczekiwanej przeze mnie kolejnej strefy, ale utworzyła się nowa strefa, na którą będę czekał, którą obserwuję. Na tę chwilę jest to ten breaker block, gdzie czekam na cofnięcie tutaj i będę tutaj szukał pozycji na wzrosty po uzyskaniu potwierdzeń. Na tę chwilę właśnie to jest słowo klucz, dlatego że może utworzyć się w międzyczasie jeszcze nowa strefa czy nowy poziom, który będę dla siebie obserwował po rozegraniu tej pozycji. A tutaj z kolei będę szukał pozycji na spadki. Tutaj w przyszłości dalej będę szukał pozycji na wzrosty. Dlaczego ta pozycja i ta strefa jest ważna? Dlatego, że tutaj utworzyła się płynność z tych dwóch dołków, podwójnego dołka, więc ta płynność prawdopodobnie zostanie zebrana i wybite stop lossy, które są poustawiane właśnie na tych poziomach. 25 czerwca również na Ondo poinformowałem, gdzie szukam pozycji na wzrosty. Był to Fair Value Gap na interwale 4-godzinnym. Kiedy cena zeszła do tego poziomu, czekałem na odpowiednie potwierdzenia, wyrysowałem, czego oczekuję, jakiego ruchu.
Następnie dostaliśmy właśnie takie potwierdzenia, wrzuciłem informację, gdzie, na jakim poziomie tą pozycję rozgrywam. Następnie cena bardzo ładnie, snajpersko, co do centa, złapała moją pozycję, a następnie zrealizowała poziomy realizacji zysków. Najpierw doszła do TP2, dając 1,4 RR, a następnie doszła do poziomu TP3, gdzie zamykając pozycję, był stosunek zysku do ryzyka 2 do 1. Ja osobiście zamknąłem 1,4 RR. Dla mnie to jest satysfakcjonujące, ponieważ grając 3% w moim przypadku jest to prawie 4,5% zysku. Więc jeżeli chodzi o Ondo, Ondo właśnie doszło do strefy popytowej z interwału H1 i tutaj właśnie też oczekiwałem ruchu wzrostowego. Na razie, jeżeli chodzi o tę pozycję, czekam na to, jak rozwinie się sytuacja. Jeżeli chodzi o Ondo z większego interwału czasowego, chociażby na spot, cena dalej znajduje się w strefie popytowej, tak, o której mówiłem Wam jeszcze w poprzednich materiałach. Coś mi się tutaj zaczyna zawieszać znowu, więc trzyma tą strefę popytową. Chciałbym zobaczyć wybicie tych knotów, tych szczytów, aby strefa została potwierdzona jeszcze. Jeżeli cena zacznie schodzić niżej i zamykać się tutaj w okolicach dolnej bandy tej strefy, korpusem świecy, będzie to informacja dla mnie, że prawdopodobnie zobaczymy zejście przynajmniej do kolejnej strefy popytowej, czyli okolice 97 centów. Jeżeli chodzi o ARB, tutaj również wrzuciłem informację w Akademii, kiedy utworzył się poziom Fair Value Gap, gdzie będę chciał wejść w pozycję na wzrosty. Po uzyskaniu odpowiednich potwierdzeń widzimy, że cena spadła właśnie do tego poziomu Fair Value Gap i stąd odbył się ruch wzrostowy. Tej pozycji akurat nie rozegrałem, dlatego że nie uzyskałem odpowiednich potwierdzeń na to, żeby tą pozycję dla siebie zająć, natomiast sama strefa została potwierdzona. I to, na co teraz czekam, to wybicie tej strefy podażowej, aby szukać kolejnej pozycji na wzrosty. Dopóki ta strefa nie zostanie wybita, takiej pozycji dla siebie tutaj nie będę szukał, a obserwuję strefę popytową na zajęcie właśnie takiej pozycji. A jeżeli zobaczymy właśnie wybicie tej strefy, no to oczywiście ruch mój wzrostowy będzie na ostatnie, na te podwójne szczyty, gdzie znajduje się płynność do zebrania, a finalnie chciałbym kontynuować ruch wzrostowy do tej strefy podażowej z interwału chyba jednodniowego, z tego co pamiętam. Natomiast trzeba wziąć pod uwagę również to, że tutaj po drodze znajduje się również strefa podażowa na interwale 4-godzinnym, więc też ona będzie z dużym prawdopodobieństwem stanowiła najpierw opór i przeszkodę do kontynuacji wzrostów do strefy podażowej na interwale jednodniowym, więc trzeba uzyskać potwierdzenia, aby dany scenariusz mógł się zrealizować, a następnie z mniejszego interwału czasowego uzyskać potwierdzenia na zawarcie pozycji. Taka sama zasada również dotyczy na przykład zakupów na spocie, w moim przypadku, ale tutaj w grę wchodzą analizy z większego interwału czasowego. I na koniec analiza PYT, o którą prosiliście. PYT, projekt, który dał mi bardzo ładnie zarobić i na szczęście tutaj realizowałem zyski na poziomach prawie że na samym szczycie, bo w okolicach 1 dolara, dzięki czemu mogłem odkupić troszeczkę niżej. Cena zjechała właśnie do poziomu, który oczekiwałem, no i właśnie na poziomach 43 centów odkupywałem, bo mówiłem o tym, że z interwału tygodniowego są to poziomy, których oczekuję. Dawno temu mówiłem Wam o tej analizie, że po wybiciu tego dołka zobaczymy ruch spadkowy właśnie do tych poziomów. No, cena zjechała znacznie niżej. Uzupełniła w tym momencie wszystkie poziomy, jeżeli chodzi o to, co jest po lewej stronie, czyli to, do czego mogę się odnieść, jeżeli chodzi o fair value gap, poziomy strefy popytowe. No i tutaj czekam na to, aż cena wybije przynajmniej tę strefę podażową na interwale jednodniowym, co będzie jednym z potwierdzeń na rozpoczęcie kolejnego ruchu wzrostowego, pod warunkiem, że przy cofnięciu strefa popytowa, znaczy strefa podażowa, która będzie wtedy tak zwanym breaker blokiem, utrzyma cenę, będzie to dla mnie sygnał. No i oczywiście potem są po drodze jeszcze kolejne strefy podażowe. Na razie ja ich nie będę tutaj rysował sobie, bo nie chcę mieć za dużo na wykresie, ale widzicie między innymi tę strefę. Jest jeszcze strefa tutaj, czyli okolice 45 centów. Na tę chwilę
nie wyznaczą żadnego poziomu zakupowego. Dlaczego? Dlatego, że nie ma do czego się odnieść. I w tym momencie, kiedy rynek altcoinów pokazał w ostatnim czasie, w ostatnich miesiącach tak naprawdę, że może wydarzyć się wszystko i spadki 40-30% nie są niczym w ciągu 24 godzin. Dlatego też zachęcam Was, zalecam ostrożność, jeżeli chodzi o alty, dopóki rynek jednak nie będzie podążał we właściwym kierunku, którego oczekujemy. Tym akcentem kończymy dzisiejszy materiał. Do zobaczenia w Akademii, do zobaczenia w kolejnym materiale. Widzimy się prawdopodobnie w poniedziałek lub we wtorek. Niech Bitcoin będzie z Tobą, Piona.